Cześć, witam Was na moim kanale ponownie. Jestem właśnie w 5. miesiącu ciąży, więc zamówiłam sobie kilka ubrań z serii dla mam z Sinseya. Tak naprawdę nie mogłam się już doczekać tej paczki, dlatego że jest mi już naprawdę niewygodnie w moich ubraniach. Wiadomo, wlatują różnego rodzaju dresy i tak dalej, ale muszę Wam powiedzieć, że w tej ciąży, to jest moja druga ciąża, zupełnie inaczej moje ciało jakby przychodzi tą ciążę, bo poprzednio mogłam sobie nosić dresy, leginsy, opuszczać na dół, myślę, że spokojnie do 6-7 miesiąca, a tym razem bardzo szybko było mi niewygodnie we wszystkich moich rzeczach i nawet takie zwykłe, wiecie, dresy niby luźne są mi niewygodne i gdzieś tutaj mi nawet tak, wiecie, na dole uciskają, więc bardzo się cieszę, że już nastąpi zmiana mojej garderoby, także dzisiaj Wam tą kolekcję pokażę. Jeszcze 3 lata temu, jak właśnie byłam w pierwszej ciąży, to nie było tej serii dla mam w Sinseyu, więc tym bardziej jestem ciekawa, jak te rzeczy wyglądają, czy będą na mnie pasowały. Mam nadzieję, że niczego nie będą się oddawać, także lecimy. I tutaj na wstępie muszę Wam powiedzieć, że ta bluzka, którą mam w tym momencie na sobie, również jest właśnie z Sinseya serii dla mam. Wszystkie linki, to znaczy chyba Sinsey daje takie kody, ubrań, numery referencyjne zostawię Wam na dole. To jest właśnie bluzeczka z Sinseya w rozmiarze M i muszę Wam powiedzieć, że jest genialna i czuję, że będzie się po prostu świetnie sprawdzała, szczególnie latem, kiedy przede mną, no niestety akurat lato i upały w ciąży, więc mam właśnie taką bluzkę z brązowymi, jak widzicie, guziczkami i na tyle mi się dobrze nosi, że postanowiłam właśnie zamówić kolejną z tej serii. To jest również właśnie bluzka dla kobiet w ciąży w rozmiarze M. Ja zawsze chyba zamawiałam M-ki, szłam zadyszkę. Tym razem ta bluzeczka, jak możecie zwrócić uwagę, ma tutaj te guziczki, zaczaski czarne. Ta ma brązowe, ta ma czarne, więc zawsze coś innego, także przymierzymy jak ona leży. I już ją mam ubraną, naprawdę rozmiar jest idealny, leży bardzo dobrze, jeszcze tak się przeglądam w poglądzie, ale podglądzie, ale właśnie wszystko jest tutaj jak najbardziej w porządku. Ta bluzka jest tutaj na bokach tak marszczona, więc na pewno do końca ciąży tutaj brzuszek się zmieści. Skoro już jesteśmy przy bluzkach, to wyciągnęłam kolejną bluzeczkę. Ona jest w rozmiarze... Czy ja zamówiłam L-kę? A nie, okej. Okej, nie, tutaj jest coś napisane L shirts, ale okej. Rozmiar M, seria dla mam, wiadomo. I to jest taka bluzeczka z długim rękawem, która wydaje mi się, że będzie stanowczo za duża. Zobaczcie, jaka jest szeroka. Także tutaj, no, mam obawy, ale mam jeszcze inną w tym kolorze. Inny kolor tej bluzki z długim rękawem, także sobie przymierzymy i zaraz zobaczymy. No i tak wygląda ta bluzka. Muszę Wam powiedzieć, że w sumie nie wygląda aż tak dużo, ale ja się czuję, jakbym była w takim, wiecie, dużym namiocie. Ona naprawdę, zobaczcie, obszerna, także myślę, że spokojnie możecie ją sobie wziąć o rozmiar większa, bo nawet tutaj w piersiach jest luźna, ale na pewno jest bardzo wygodna i tego nie można tej bluzce zabrać. Fajna jest też długość, bo zazwyczaj ja mam problem z długością rękawów, a tutaj nie mam. Fajny dekolt, uwielbiam takie dekolty, aczkolwiek jak możecie zwrócić uwagę, już przymierzyłam w sumie 3 bluzki, no bo tą pierwszą pokazywałam Wam, którą miałam już. One są w serii dla mam, ale nie są jednocześnie do karmienia, bo H&M ma na przykład serię dla mam i te bluzki albo są właśnie rozpinane, albo mają jakiś dekolt kopertowy, także nie tylko są na czas ciąży, ale też do karmienia. Tutaj, no jak widzicie, byłoby to trudne, bo nie ma tutaj jak się odpiąć, chyba że pod spodem. Także no to jest tylko na czas jakby ciąży. No ten rozmiar jest na pewno dla mnie za duży, ale bluzeczka sama w sobie jest bardzo ładna. I przyszedł czas na leginsy. Tak jak mówię, są to chyba moje pierwsze ciążowe leginsy, bo miałam tylko jeansy jedne, takie z H&M-u poprzednio. I mogłam nosić wszystkie swoje leginsy, a teraz no tak mnie boli tutaj coś na dole. Nie wiem, może po prostu dzidzia jest tak ułożona, że mnie tam uciska. No i to są leginsy również w rozmiarze M. Są takie czarne, jak widzicie, prążkowane i tutaj mają miejsce na ten brzuszek. Ja też pamiętam, że ja za bardzo nie lubiłam takich rajstop typowo ciążowych, ani rzeczy, które uciskają brzuch, a tutaj wydaje mi się, że właśnie będzie mi dużo wygodniej niż w zwykłych i też nie będzie w sumie wyjścia, także jak się sprawdzą, na pewno zamówię kolejne, żeby mieć oczywiście ich więcej. Wyglądają bardzo porządnie i na pewno są grubsze od takich zwykłych leginsów, które kupicie w Sinseyu, bo ja też takie mam i one
mają trochę słabszy materiał, aczkolwiek jest podobny, ale no mówię, tragnicy też wychodzą tanio z jakimiś kodami rabatowymi, także mierzymy. Tutaj taki kadr musi Wam wystarczyć, nie mam jak Was bardziej postawić, aczkolwiek zaczniemy sobie tutaj od góry. Zobaczcie, fajnie tutaj brzuszek jest umiejscowiony, ułożony. Muszę Wam powiedzieć, że są naprawdę bardzo wygodne. Rozmiar jest idealny, naprawdę ta M-ka jest super. I są mega wygodne, bo ja miałam dżinsy właśnie z Hemu i one mnie mega tutaj cisnęły, a ta guma jest taka wygodna, ale też może dlatego, że jeszcze no ten brzuch nie jest wiadomo największy, jaki może być, więc wszystko przede mną. Aczkolwiek wydaje mi się, że pięknie leżą, naprawdę są bardzo wygodne. Tutaj muszę właśnie na dole sięgają, no tak jak każde zwykłe leggingsy do końca, więc naprawdę super, jestem z nich zadowolona i szybko do prania i już będę je nosić. Wiecie co, zapomniałabym, w tej jednej paczce są buty, ponieważ tak sobie pomyślałam, że jak będę chodziła w takich właśnie bardziej brązowych kolorach i tak dalej, to nie mam w sumie żadnych butów, które by mi pasowały, więc zamówiłam takie Adidasy, można powiedzieć, które z tego co pamiętam mają właśnie brązowy element z tyłu. Możecie zobaczyć je z bliska, naprawdę fajnie wyglądają w sumie. Tutaj przód tak się prezentuje. One nie są białe, to jest, ja bym powiedziała, taka brudna biel, taki krem. No i na czym mi właśnie zależało, na tym brązowym tutaj dodatku, nawet na wiosnę mam brązowy płaszcz, który się pewnie nie zapnę już, na pewno się nie zapnę. Ale mam nadzieję, że wiecie, rozpięty sobie ponoszę i fajnie będzie to wyglądało, także jestem ciekawa jak z wygodą, bo jeszcze nigdy nie zamawiałam sobie butów z Sinseya, także mierzymy. Więc jeśli chodzi o buty, naprawdę bardzo ładnie wyglądają, ale muszę Wam powiedzieć, że dziwnie się układają. Tak jak sądziłam, że w takich sklepach buty jednak no, nie należą do najwygodniejszych, są takie, powiedziałabym, sztywne. Ten jest w ogóle lewy, jakiś taki duży i bardzo luźny. Czy mi się coś tu przykleiło? Nie, tak mi się wydaje. Jest jakiś duży i luźny. Ten jest prawy, bardziej obcisły, co dziwne. Także nie wiem, pochodzę w nich jeszcze chwilkę. Wizualnie bardzo mi się podobają, ale nie są za bardzo wygodne. Są takie jakieś sztywne, takie twarde. Niby są za duże, ale też czasem tutaj czuję palec. No nie, wydaje mi się, że nie zostaną ze mną, ale wyglądają bardzo ładnie. Nie sądziłam, że przymierzanie i rozbieranie tych ubrań będzie takie męczące, ale przed nami ostatnia rzecz. Jest to bluzka, którą mam już na sobie, ale w rozmiarze S i wydaje mi się, że ona będzie zdecydowanie lepiej leżała niż ta. I jak możecie zobaczyć, jest to właśnie ta bluzeczka, tylko właśnie kremowa. Mam nadzieję, że będzie na mnie pasować, bo bardzo mi się przyda taka właśnie jasna bluzka, w której będzie mi wygodnie, także mierzymy. I tadam, tak wygląda ta bluzka. Muszę Wam powiedzieć, że ja w takich kolorach czuję się rewelacyjnie. Jakoś tak promiennie, właśnie wiosennie i czuję, że takie kolorki mi pasują. Chociaż ten brąz też jest fajny, ale zdecydowanie w takim kremie, w takiej śmietance czuję się dużo lepiej. To jest S-ka i jak widzicie, wydaje mi się, że leży dużo lepiej. Nie jest to taki, wiecie, wielki namiot. Chociaż i tak ta bluzka jest naprawdę turbo wygodna. Ona w ogóle tutaj nie ciśnie ani w brzuchu. Więc jeśli potrzebujecie, wiecie, trochę więcej miejsca, troszkę więcej działka, czy macie już duży brzuszek, to zobaczcie na spokojnie. Tutaj Wam nawet myślę, że bliźniaki albo i trojeczki, i czworeczki wejdą. A więc naprawdę jest fajna, a to jest tylko S-ka, więc wiem, że Sinsei teraz poszerzył rozmiarówkę i ma chyba L i XL. I w ogóle te rozmiary są większe. Może tak dlatego ta M-ka jest taka duża. Więc no, na to trzeba zwrócić uwagę. W tym przypadku widzę, że S-ka jest ok, więc sobie na pewno tamtą bluzkę zamówię mniejszą, bo czuję się w niej bardzo dobrze. Jedyne co, możecie zobaczyć, nie wiem czy to widzicie w kamerze, ja tutaj spojrzałam w lustro, że ona prześwituje. Już nawet nie chodzi tutaj o stanik, ale nawet te czarne leginsy tutaj prześwitują, więc jeśli komuś to przeszkadza, no to faktycznie jest to prześwitujący materiał, bo on jest też bardzo cienki i dla mnie to jest jednak plus, bo ja w ogóle tak średnio lubię długie rękawy, a czuję, że jak będzie, wiecie, już naprawdę bardzo cieplutko, to ta bluzka sprawdzi się idealnie, bo nie będzie właśnie dla mnie za gruba, ona nie ma żadnej poszewki, więc akurat dla mnie to jest duży plus, bo nie lubię w takich ciepłych rzeczach się gnieździć, także ta bluzeczka na pewno zostaje ze mną i super się w niej czuję. I teraz mamy sukienkę, którą kupiłam już chwilę temu, nie w tym zamówieniu, ale jeszcze jej nigdy nie miałam na sobie. Nie jest to sukienka dedykowana dla kobiet w ciąży z tej serii. Natomiast no, jest to sukienka, która wydaje mi się, że będzie odpowiednia dla kobiet w ciąży. Może już nie tak bardzo mocno zaawansowanej, ale na początku czemu nie. Ja ją wzięłam w rozmiarze L.
muszę inaczej te filmy nagrywać. Zresztą nagrywałam, że najpierw wam o tych ciuchach opowiadam, potem je mierzę. I to jest lepsze, bo jestem mega, mega zmęczona, także ostatni raz tak nagrywam jednocześnie. Mówiąc, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że dla was jest to pewnie trochę lepsze. Więc słuchajcie, tak wygląda sukieneczka, nie ma co gadać, przymierzamy. No i zaraz zobaczycie, jak wygląda. Już ubrałam sukieneczkę, muszę wam powiedzieć, że naprawdę dobrze się w niej czuję. Jest to kolejna rzecz, której nie ubrałabym, gdybym nie była w ciąży. Naprawdę nie czuję się w takich obcisłych rzeczach. A jak ten brzuszek tutaj ciążowy jest, to jakoś tak, nie wiem, czuję taką ochotę, że chcę go podkreślić. No i też po prostu dobrze się czuję, nie wiem, czy też tak macie. Bardzo mi się podoba ten dekolt, ponieważ jest on, jak widzicie, rozpinany. Ja bardzo nie lubię takich pod szyję rzeczy, więc na pewno ja się tutaj nie zapnę. Chociaż mogę to dla was zrobić, proszę bardzo. Ale ja tutaj czuję, że po prostu zaraz się uduszę, więc ja muszę być odpięta. Tak wygląda, jeśli chodzi o długość, już wam pokazuję. No i jeśli chodzi o długość, jak możecie zobaczyć, jest do połowy uda, ale jeśli jesteś trochę niższe, no to pewnie będzie dla was trochę dłuższa, więc może będzie dla was bardziej komfortowo. I jak już mogliście może zauważyć, lubię krótkie sukienki, krótkie spódniczki, więc dla mnie jakby ta długość jest jak najbardziej spoko. Nie jest dla mnie ani za długa, ani za krótka. Lubię taką długość, więc czuję się w niej naprawdę bardzo dobrze. Materiał też jest taki przyjemny, prążkowany, więc będzie to idealna sukienka na wiosnę. Właśnie zauważyłam, że w paczce miałam jeszcze jedną rzecz, mianowicie spodenki dla mojej córy. Takie, zobaczcie, różowe, w białe kwiatuszki, przepiękne, w rozmiarze 104, bardzo wygodne i nie za cienkie, więc idealne teraz na wiosnę, w sumie nawet takie by mi pasowały. Także słuchajcie, to były wszystkie rzeczy, jakie tym razem kupiłam i zamówiłam. Dajcie znać, czy sprawdzić jeszcze kolejne rzeczy z Sinsaya, bo być może, a raczej na pewno będę potrzebowała czegoś jeszcze, więc dajcie mi znać, czy może są inne sklepy, w których też są fajne takie właśnie kolekcje dla mam. Ja się bardzo cieszę, że taka kolekcja jest, bo tak jak właśnie wcześniej mi się nie przydawało takie ubrania ciążowe, tak czuję, że w tej ciąży mi się bardzo przydadzą, także na pewno ta bluzka, leginsy zostają ze mną, które już mam na sobie, brązowa bluzeczka jest do wymiany, topy zostają ze mną, buty raczej oddaję, także tak wyjdzie z tego zamówienia. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał, ja wam już bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się zdrowo i cieplutko i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!